wybrałem go do debiutu, ponieważ to był taki pierwszy film nierobiony z pozycji inteligenckiej i z kompleksami polskich inteligentów. Wtedy oczywiście wszyscy żyli historią, rozrachunkiem, ale właśnie tą historią najstraszniejszą, niepodległościową, powstańczą i całym tym starszym okresem stalinowskim i tak dalej. A ja jako człowiek z zaboru pruskiego, uwolniony od tych wszystkich rzeczy, uwolniony również od takiego silnego przeszczepu postszlacheckiego w swojej duszyczce, miałem jakby inną mentalność i w związku z tym te opowieści one były mi w sposób naturalny bliskie. Natychmiast człowiek po tym jest zakwalifikowany przez krytyków, bo nie muszą nazwać, więc ja od razu byłem tym, który wniósł jakby motyw plebejski, się mówi, do polskiego kina. Dla twojej Maryli, Franek. Dziedzicem pachnie. Masz trafne, Franek. Ten film był wtedy w tym takim właśnie okresie takiego właśnie rozrachunkowego kina związanego z tymi kompleksami wojennymi i powiedzmy akowskimi. To był taki film zupełnie jakby troszeczkę z innej rączki. Skromny, prosty i pokazujący jakby jeszcze innych bohaterów tamtej wojny i obywatela, którzy nie mogli wyjść z Andersem, gdzieś zostali w tych bezkresach Rosji. Te tłumoki, te chłopy, te ćwoki, dla których te armie tam polskie przy boku Armii Radzieckiej były po prostu jedyną drogą, żeby doczołgać się do polskich, bo oni przecież półanalfabeci, nie umiejący wyartykułować swojego ja i tak dalej, szli i mnie się to podobało. Znaczy uważam, że to jest też jeden z takich tematów, który jest prawdziwy i uważam, że i taką wersja powrotu do Polski zasługuje na to, żeby o tym opowiedzieć. Zawsze to samo. Franuś Wyskrobek. Już ja wam, mać waszu, pokażę Wyskrobka. Oni też są tam najmądrzejsi. Wieś na końcu świata. Do mnie tylko ty siedź, nie gadaj, bo umrzesz. Nikt nie wierzył. Szwagier mi dokuczał. Takiego ze mnie robił, że na sam mój widok ludzie kulali się ze śmiechu. Teraz ja mu pokażę. Film się bardzo spodobał. Był zaskoczeniem też od strony nie tylko treściowej, ale jakby estetycznej. No, on wyraźnie cechy jakby debiutanckiej, ale w związku z tym ja się bardzo dobrze usadowiłem w środowisku, bo to jest środowisko takie artystyczne, bo teraz to się raczej przelicza na kontakt, kto więcej zarobi na filmie. A wtedy się liczyło, kto będzie lepszy jakby w funkcji takiej jakby społecznej i w estetycznej przede wszystkim. Więc ja zawsze traktowałem ten swój zawód jako rodzaj takiej dziedziny sportowej. I zawsze chciałem od początku, no chciałem być najlepszy oczywiście, bo inaczej po cholerę to wszystko robić, no ale zawsze się utrzymać, jak to się mówi, w czołówce peletonu. I właśnie całe życie na tym polega, że się człowiek stara utrzymać, to się zmieniają pokolenia i tak dalej, ale trzeba po prostu jakby się utrzymać. To jest bardzo ważna energia i ona jest taka z dowodem ze sportu jakby pochodzi, bo to jest zawód wyczynowy. No i trzeba powiedzieć, że się bardzo długo utrzymywałem w dobrym towarzystwie, a nawet był okres, kiedy byłem na pierwszym miejscu. Może rok, może dwa i w związku z tym uważam, że to, co mi Pan Bóg dał i socjalizm, to ja w miarę dobrze wykorzystałem. Jeżeli Pani zgodzi się, wybierzemy Panią do zarządu Związku Wojowników. Wdowa po kapitanie. Zgadzam się. Może Pani żyć z gospodarki, a może Pani pracować w gminie. Otwieramy pocztę, mleczarnię. Dobrze. Będę pracować na poczcie. O 20:30 urządzamy uroczystą akademię na cześć pani kapitanowej. Zapraszam w imieniu Związku Wojowników i całej ludności. To były nowele. To były bardzo czasem małe nowele. Tam tytułowa nowela była kilkukartkowa, ile pamiętam.
Ale to się jakby układało w pewną taką skrótową strukturę, wie pani, jak można zauważyć, że to był jeszcze jakby taki stan wojenny. Ta druga nowela to było już Katowice jakby po wyzwoleniu, a trzecia nowela to była nowela, która już jest na ziemiach odzyskanych. Więc tam była pewna naturalna, epicka struktura i w związku one się jakby do siebie dodawały, tak jak się toczyła wojna. Jakby to były takie sądy, pewne trzy obszary związane z wojną. Nie mogę patrzeć tego, bandyckie ślepia. Ulżę swojemu sercu, jak przynajmniej tego pomagera wykończy. Kończ go. Była też nowela czwarta, której ja nie zrobiłem, która się działa w Krakowie. Ale ja myślę, dlatego, że ona miała ten mieszczański entourage, który jakby burzył to myślenie w ramach tego plebejskiego, tej plebejskiej czystości, bo to wszystko przecież byli plebejusze. No i to przecież nawet było też, myślę, pewnym zdumieniem, że na przykład ta trzecia nowela, ta wdowa, jest już filmem, można powiedzieć, dosyć złośliwym, ironicznym bardzo. No bo nagle co? Te baranki, chłopki przeżyły tą wojnę i nagle zostali wypluci w jakimś obcym mieście. I co? Rynek pozarastał trawą. Siedzieli pod jakimiś poniemieckimi sklepikami i sprzedawali takie różne, jakby można powiedzieć, wojenne gadżety, takie wojskowe. Wchodzili właśnie w mundurach i czekali na lepsze czasy. To, co pamiętam, tak jak wjechałem tego Lubomierza wtedy, bo to była taka dokładnie tego osadników wojskowych, to tam było najbardziej oryginalne, że się skrzyżowały psy poniemieckie z psami przywiezionymi i tam powstała taka specjalna rasa, która była po części jamnika z wilczurem. Wie pani, coś takiego bardzo tego. W związku z tym to miało też pewną perwersyjną strukturę, która nie była jakby banalna przy całej prostocie. Ta prosta opowieść o psie osięcimskim o wiele więcej mówi o tych ludziach i o tamtych czasach, jakby niż by się przypuszczało. I ona nadal jest jakby żywa, ma dobry pomysł i jest jakby takim testem na ich człowieczeństwo. Ludzi, którzy są przemieni przez wojnę i byli zabijani, być może sami zabijali, ale psa z piętnem osięcimskim nie potrafili tego zrobić. Melduję, że strzelec Sybniewski przygarnął hitlerowską hienę. To prawda? Chodź, psinie. Pies jest pies, obywatelu poruczniku. To Święcimski, obywatelu poruczniku. Przed chwilą rzucił się na człowieka. Na dwóch. Nie zawracajcie mi głowy psem. Zawsze się lubi pierwsze dziecko, dlatego że ja przez ten film pamiętam jako wielki strach przed przestaniem, przed odpowiedzialnością. Czy w ogóle dam sobie z tym radę? To za tym oczywiście taki kompleks jest plebeja, który się wypuścił gdzieś tam ze Śląska i wydawało się kompletnie niemożliwe i tak dalej. To był jakby strach ze zmierzeniem się, co wydawało się nie tak dawno kompletnie nieosiągalne, co jest właśnie jakby wariackiem. I to był strach w gruncie, czy jak dzisiaj pamiętam, strach przed sobą, ale też strach, z których się wyszło.
żebym się nie skompromitował przed tymi, którzy mnie znają.